Dzień dobry. Witajcie, bracia i siostry. Dzisiaj kolejny dzień, środa, 30 października. I za chwilę będzie 31 i wyjeżdżamy odwiedzić rodzinę, a przy okazji też rodzinę na grobach. No. Słuchajcie, kochani, dzisiaj pierwsze czytanie mamy z 6 rozdziału Efezjan, ale numer właśnie dzisiaj komuś przez telefon zadałem jako zadanie domowe. Co prawda nie od tego miejsca, tylko kawałek dalej, ale też z 6. No dobra, wczoraj było o żonach i mężach, a dzisiaj mamy zasady życia rodzinnego z Efezjan 1-9, 6 rozdział 1-9. Posłuchajmy. Dzieci, bądźcie posłuszne w Panu, waszym rodzicom, bo to jest sprawiedliwe. Czcij ojca twego i matkę. Jest to pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci było dobrze i abyś długo żył na ziemi. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je w karności, napominając, jak chce Pan. Niewolnicy, ze czcią i bojaźnią w prostocie serca, bądźcie posłuszni waszym doczesnym panom, jak Chrystusowi, nie służąc tylko dla oka, by ludziom się podobać, lecz jako niewolnicy Chrystusa, którzy z duszy pełnią wolę Bożą. Z ochotą służcie, jak gdybyście służyli Panu, a nie ludziom, świadomi tego, że każdy, jeśli uczyni coś dobrego, otrzyma to z powrotem od Pana, czy to niewolnik, czy wolny. A wy, panowie, tak samo wobec nich postępujcie. Zaniechajcie groźby, świadomi tego, że w niebie jest Pan zarówno ich, jak wasz, a u Niego nie ma względu na osoby. Oto Słowo Boże. Bogu nie będą dzięki. Mamy takie dwie części. Pierwsza część dotyczy się rodzinnej sytuacji, nie? Czyli jak wychowywać dzieci. No i zobaczcie, tu jest taka ważna rzecz. Są różne problemy w naszych rodzinach, są różne sytuacje, które są trudne. I tutaj mówi do nas mocno święty Paweł, tak? Mówi, on cytuje zresztą Stary Testament, czci ojca twego i matkę, jest to pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci było dobrze, aby ci było dobrze i abyś długo żył na ziemi. Nie? Czyli to jest taka podpowiedź Pana Boga, że nasi rodzice są winni czci, nie? Z naszej strony. I ja wiem, że jest różnie z tymi rodzicami, są różne sytuacje, które mogą w tym przeszkadzać, nie? Mogą bardzo nie pomagać w tym, żeby oddawać cześć swoim rodzicom, ale wiecie, trochę znam sytuacje różnych ludzi i widzę, że to chodzi o decyzję, nie? Mimo trudu, który może wynikać z wieku, z historii tych ludzi, z odmienności sposobu życia, to jednak winniśmy im szacunek i powiem wam, czasem też zagryzam zęby, jak jest jakaś tam sytuacja trudna, ale zastanawiam się, czy zwracanie uwagi na wszystko, że coś jest złe, czy to w ogóle coś może zmienić. Jak widzisz, że coś jest nie do zmiany, no to ja akceptuję tą osobę taką, jaka jest, znaczy uczę się tego robić, nie? I są czasami sytuacje, które są dla mnie trudne, ale po prostu mówię, Słowo Boże uczy mnie, żebym żył inaczej, nie? Żebym przeszedł ponad tym. A jak zwrócić uwagę, to poszukać dobrego momentu, zastanowić się, czy to jest dobry moment, żeby ewentualnie coś powiedzieć. A kolejna rzecz, do której nas zaprasza Bóg, to do tego, żeby zastanowić się, czy w ogóle coś powiedzieć, bo może czasem to po prostu nie ma sensu, nie? Że to nie jest ani czas, ani miejsce, ani sytuacja, żeby coś zmienić, nie? A mógłbym ten czas poświęcić na modlitwę. I co jeszcze ja robię czasem? Czasem robię tak, że jakąś trudną sytuację staram się obrócić w żart, żeby było wesele i generalnie też o to chodzi, żebyśmy się tu jeszcze cieszyli na ziemi wszyscy, a nie żeby tam się denerwować, nienawidzić. To żeby się nie myśleć, że nie mam trudnych sytuacji. One są, ale ja się po prostu staram w taki sposób działać, nie? No tutaj z drugiej strony jest do rodziców, czyli teraz tu ojcowie, do ojców, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je w karności. No więc z jednej strony właśnie w karności, czyli dzieci muszą widzieć konsekwencje swoich czynów i mamy je wychowywać, a nie pobłażać wszystkiemu, co robią. No ale z drugiej strony nie pobudzajcie do gniewu. I mi się to podoba, Samuel jest chyba takim najbardziej dzieckiem w naszej rodzinie, które umie powiedzieć, że coś go denerwuje, nie? Że nie lubię, jak tak mówisz, albo nie, że komunikuję takie rzeczy.
To też, że on ma starsze rodzeństwo, to też się pewnie dużo nauczył, ale takim fajnym u niego. Tata, nie lubię, jak tak do mnie mówisz, nie? Nawet dzisiaj po obiedzie była, przypomniał sobie jakieś tam dawne przezwisko, co prawda to jego siostry chyba wymyśliły. Nie będę mówił, żeby nie było. Takie śmieszne, no, ale one to wymyśliły i on dzisiaj powiedział, to jest chyba najgorsze z przezwisk, jakie w ogóle jest. No tak fajnie zakomunikował to, nie? To takie fajne było. No, też nie zawsze mi oczywiście w życiu, w historii wychodziło, żeby dzieci nie pobudzać do gniewu, ale dzisiaj mi to słowo przypomina. Ojcowie, nie pobudzajcie swoich dzieci do gniewu. I amen, chwała Panu. No a druga rzecz mówi o niewolnictwie i o tych, którzy są gdzieś poddani. No dzisiaj może tak bezpośrednio niewolnictwa nie ma, ale wielu ludzi w pracy się trochę czuje jak niewolnicy. I wiecie co? No tu jest ta zasada, że jeżeli nawet tak się czujesz, tak, to nie służ temu swojemu panu, jakbyś służył swojemu właścicielowi, tak, tylko jakbyś samemu Bogu służył. No i to troszkę powinno zmienić nasze postępowanie. I wiem, że ktoś powie, ale to będzie wykorzystywanie mnie, jak będę starał się na maksa służyć. Tak, ale do pewnego czasu. Zobacz, co tu powiedział święty Paweł, że to Bóg ci wynagrodzi. Nie? Zobacz, jeśli uczyni coś dobrego, otrzyma to z powrotem od Pana, czy to niewolnik, czy wolny. Więc bez sensu byłoby w naszej pracy nie czynić dobra. My często, jak rozmawiamy z ludźmi, którzy mają jakichś pracowników, to widzimy, że najsłabszym ogniwem zazwyczaj w ogóle funkcjonowania firmy jest to ogniwo pracownika, tego, który zawsze się czuje wyzyskiwany, zawsze pracuje za dużo i zazwyczaj mu się nie chce, już na pewno nie dba o to, co jest Pana. Tak? Że mówię, uogólniam, są oczywiście wyjątki. Nie wiem, skąd to się wzięło, ale mnie zawsze uczono, żeby dbać o swoje, a jeszcze bardziej dbać o cudze, więc nie wiem, dlaczego tak jest. Możecie napisać w komentarzach, jak znacie na to dobrą odpowiedź, to i mi się to poszerzy. Ja tego nie rozumiem. Nie? Ja uważam, że w ogóle wszystkie rzeczy, które posiadamy, powinniśmy szanować. Uwaga, pracę też powinniśmy szanować. Nie? No bo z tej pracy żyjemy, z tej pracy praca sama w sobie, jak mówi święty Jan Paweł II, mówi, jest cnotą. Tak? No to powinniśmy tą cnotę szanować i rozwijać. No i amen. Ja tyle ze swojej strony. I teraz mamy psalm, dzisiaj jest 145. Ja go bardzo lubię, wspaniały psalm. To zacznę, bo moja żona będzie mnie mówić, ale ja go też bardzo lubię. Kochanie, proszę. Pan sprawiedliwy na wszystkich swych drogach. Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła i niech Ci błogosławią Twoi wyznawcy. Niech mówią o chwale Twojego Królestwa i niech głoszą Twoją potęgę, aby synom ludzkim oznajmić Twoją potęgę i wspaniałość chwały Twojego Królestwa. Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie. Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają i podnosi wszystkich zgnębionych. Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach i łaskawy we wszystkich swoich dziełach. Amen. Dla mnie ten psalm zawsze, tak sobie o tym myślę, powinien mieć tytuł wszystkich. Bo tutaj jest wszystkich, wszystkich, wszystkich. Ale tutaj jest taka właśnie dobroć Boga, która dotyczy tak naprawdę każdego z nas. Każdego z nas. I ta ostatnia zwrotka, która mówi, że Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają, wszystkich zgnębionych, jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach i łaskawy we wszystkich swoich działach. Mi się tak przypomina z piątkowym pierwszym czytaniem, które było z listu do Efezjan. Też, no bo teraz jesteśmy z Efezjanami. No to tam właśnie też jest coś takiego, że Bóg jest tym, który działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. I cały czas to pokazuje tą dobroć Boga dla każdego, absolutnie dla każdego z nas i mocno mnie to dotyka. I naprawdę zapraszamy Was tutaj przez to antidotum też do tego, żeby każdy z Was, wszyscy, ale też każdy z Was myślał o tym słowie, że Pan mówi je do Ciebie. I każde błogosławieństwo, mądrość, dobroć, sprawiedliwość, pokój, wszystko co najlepsze, cała hojność Boga, cała Jego pełnia, która jest też w Słowie, jest dla każdego z nas. Bo tak ciężko, i Witek się dzielił tym po seminariach, po tych pierwszych spotkaniach, i ja to też widzę, jak gdzieś głoszę, gdzieś jestem, jak trudno ludziom przyjąć to, że Bóg jest dobry.
że właśnie jest łaskawy i jest dla wszystkich łaskawy, że to, co było wcześniej, że Bóg nie ma względu na osoby. Czy ktoś jest bogaty, biedny, zdrowy, chory, mądry, mniej mądry, mało mądry. Nie ma względu na osoby i to jest dla mnie takie cudowne, że Boże serce jest takie otwarte właśnie dla wszystkich i dla każdego, bo to też mi pokazuje, że ja w każdym momencie mojego życia, niezależnie od tego, jaki to jest moment, czy ja jestem na górze, czy jestem w dołku, to zawsze jest ten moment, że mogę być z Bogiem, a Bóg jest ze mną w każdym momencie mojego życia. I nie tylko wtedy, kiedy jestem w takiej świetnej, super kondycji, ale też właśnie wtedy, kiedy jestem słaba, zgnębiona, czy tak jak tutaj właśnie jest upadająca. A nie tylko wtedy, kiedy staję, uwielbiam Go i mam serce pełne radości, ale też kiedy przeżywam różne trudy, Pan jest ze mną i z każdym. I to jest dla mnie niesamowite, że też ta hojność Boga, która jest taka dobra, bo zobaczcie, niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła, tak? Że Bóg, jeżeli coś też czyni dla człowieka, czyni to dla nas. I te wielkie dzieła oczywiście chwalą Pana, ale one też są dla nas. Jego błogosławieństwo jest dla nas. Jego potęga jest dla nas. Jego wielkość, wspaniałość, chwała Jego Królestwa jest dla nas. To jest, wiem, że to jest inny świat, ale warto może właśnie tak przekierować swoje myślenie i swoje serce do tego świata, Bożego świata, do Bożego Królestwa, które tutaj jest. Ono naprawdę tutaj jest, bo Jezus Chrystus przyszedł na świat i nam to objawił, objawił nam wolę Ojca i to wszystko, co ma dla nas pięknego i wszelka mądrość Boża jest naprawdę objawiona przez Jezusa Chrystusa i jest dla nas dostępna właśnie dla wszystkich. Amen. Amen. Aklamacja dzisiaj z 2 Tesaloniczan. Bóg wezwał nas przez Ewangelię, abyśmy dostąpili chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa. No słuchajcie, to jest całkiem niezłe, bo zobaczcie, abyśmy dostąpili chwały naszego Pana Jezusa Chrystusa, czyli byśmy mieli tak wielką chwałę, byśmy doszli do tak wielkiej chwały jak Jezus Chrystus. Czy Ty o tym myślisz, bracie i siostro? Czy Ty tego oczekujesz? Czy Ty za tym tęsknisz, do tego dążysz? Amen. No i dzisiejsza Ewangelia, mamy Łukasz 13 rozdział, 22-30. Jezus przemierzał miasta i wsie, nauczając i odbywając swą podróż do Jerozolimy. Raz ktoś Go zapytał: Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? On rzekł do nich: usiłujcie wejść przez ciasne drzwi, gdyż wielu, powiadam Wam, będzie chciało wejść, a nie zdołają. Skoro Pan domowstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: Panie, otwórz nam. Lecz On wam odpowie: nie wiem, skąd jesteście. Wtedy zaczniecie mówić: przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą i na ulicach naszych nauczałeś. Lecz On rzecze: powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy dopuszczacie się niesprawiedliwości. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w Królestwie Bożym. A oto są ostatni, którzy będą pierwszymi i są pierwsi, którzy będą ostatnimi. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Słuchajcie, to jest taki mocny wyrzut. To słowo jest takie mocne, bo z jednej strony Jezus pokazuje, że On chce to dla wszystkich, zbawienie jest dla wszystkich, a z drugiej strony pokazuje, że ci pierwsi, którzy powinni je mieć, no oni Jego nie mają i że oni się zdziwią, tak? Bo mówi, czekaj, dokładnie tutaj jest: skoro Pan domu wstanie, drzwi zamknie, wówczas stojący na dworze zacznie kołatać do drzwi i wołać: Panie, otwórz nam. Czyli jakby on oczekuje, no Panie, otwórz, przecież ja też tam powinienem być, nie? Lecz On wam odpowie: nie wiem, skąd jesteście. Wtedy zaczniecie mówić: przecież jadaliśmy, piliśmy z Tobą, na ulicach naszych nauczałeś. Lecz On rzecze: powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy... I potem jest odpowiedź: dopuszczacie się niesprawiedliwości. Tam będzie płacz, skrzytań zębów. Czyli co to jest ta niesprawiedliwość? No nie żyjecie według Bożego rozumienia. Nawet można by tą sprawiedliwość powiedzieć ładnie: patrzcie, wszyscy bowiem są zgrzeszyli. Nie, nie, nie to. 2 Koryntian 5:21, tak.
Ten zaś, który nie znał grzechu, stał się grzechem za nas, abyśmy się stali w nim sprawiedliwością Bożą. Tak, to o tym werset chciałem. Było tydzień temu zbawienie na seminariach, tak? Czyli abyśmy się w nim stali sprawiedliwością Bożą. No i teraz mówi, dopuszczacie się niesprawiedliwości, czyli nie korzystamy z ofiary krzyża, nie korzystamy z męki Chrystusa, nie korzystamy z tego, co On dla nas na krzyżu wywalczył. To jest to. To jest ta niesprawiedliwość. Czyli nie stajemy się świętymi, cadyk, słowo, które tam użyte, nie stajemy się cadyk, czyli świętymi, przez to, że mamy inny pomysł. I widzimy, że to o to chodzi, bo na końcu mówi o tak, oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, a pierwsi, którzy będą ostatnimi. Czyli to, że ty dzisiaj żyjesz w religijny sposób, to, że dzisiaj wyjadasz z Panem, no to zobaczcie, można by to dzisiaj pod Eucharystię podciągnąć. Mówi, to nie jest gwarancją. Jesteście niesprawiedliwi, czyli nie postępujecie według tego, co ja dla was przygotowałem. Nie postępujecie według tego, do czego was przeznaczyłem. Można by tu inaczej jeszcze powiedzieć, nie wypełniacie woli Boga. Tak? Żyjecie według swoich pomysłów, ale swoje pomysły nigdy nie będą pomysłem Boga. Więc Bóg nas zaprasza do takiej radykalnej zmiany w myśleniu. A zaczyna się ta zmiana oczywiście od poznawania Jego Słowa i czytania Jego Słowa. I powiem, że od tego czytania może nie warto zaczynać, bo to nie jest łatwe. I jeszcze dowiem, na koniec powiem tak, to jest na początku napisane, Jezus przemierzał miasta i wsie, nauczając, odbywając swą podróż do Jerozolimy. Miasta i wsie. Ta Ewangelia jest wygłaszana już wszędzie tu u nas. Każdy człowiek gdzieś usłyszał Ewangelii, każdy człowiek usłyszał o Jezusie, ale tak wielu tego Jezusa odrzuca. I ci, którym się wydaje, że są blisko, w którymś momencie musi się okazać tak z tamtymi, że będą pukać, a on powie, ja was nie znam, nie wiem, skąd jesteście. No nie życzę sobie, ani nikomu z was, byśmy coś takiego usłyszeli. Więc starajmy się o sprawiedliwość Bożą, a sprawiedliwość Boża to świętość, a świętość to Jezus powiedział, Bóg powiedział, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. To On nas uświęci, jeśli my Mu pozwolimy. Korzystajmy z owoców ofiary Chrystusa. Amen. Amen. I Ojcze, niech przychodzi, Panie, do naszych głów rozumienie tych Twoich spraw. Rozumienie Twego słowa, rozumienie Twego przesłania, rozumienie Twego wielkiego dzieła zbawczego, które dla nas uczyniłeś. To Ty jesteś Panem, to Ty jesteś Bogiem. I my błogosławimy Twoje święte imię. I dziękujemy za to, co uczyniłeś, czynisz, czynić będziesz. Bądź, Panie, błogosławiony, bądź uwielbiony, bądź wywyższony. Nasz Panie i Zbawco, święty, święty, święty. Chwała Ci, Jezu. Ja Ci chcę oddawać chwałę i cześć. Niech, Panie, każdy język wyzna, że jesteś Panem. Niech każde usta, Panie, głoszą Twoją chwałę. Niech wszystkie wargi, Panie, radują się w Tobie. I wszystkie serca, Panie, skaczą w radości. Bo jesteś Bogiem potężnym, cudownym i wspaniałym. Chwała Ci, Jezu. Niech imię Twoje będzie błogosławione, uwielbione i wywyższone. Teraz i zawsze. Teraz, zawsze i na wieki wieków. Chwała Ci, Jezu. Chwała i cześć na wieki wieków. Amen. Amen. Słuchajcie, widzę nożyczki i jakąś krzywdę, która się stała przez te nożyczki. Że ktoś coś uciął czy zranił. To jest taka krzywda ludzka, która się dokonała poprzez nożyczki. I Bóg przychodzi do tej sytuacji, bo ta sytuacja też podzieliła te jakby dwie strony tego konfliktu. Bóg przychodzi i uzdrawia tą sytuację. Bądź, Panie, błogosławiony. Chwała Ci, Jezu. Chwała Tobie, Panie. Słuchajcie, mam jeszcze obraz takiej zabawy. Widzę dokładnie zawinięte dziecko w dywan. I to bawiliście się tam w coś takiego, no nie wiem, co to było. Jakaś taka gra, zabawa. Ale chodzi o to, że to dziecko zawinięte w ten dywan, one przeżyło jakiś straszny lęk. One przeżyło lęk. To była zabawa, wszystko było na wesoło i tak dalej, ale tym razem coś nie wyszło. To dziecko przeżyło lęk. I chodzi o to, że ono też tak mocno oddech nabrało też przy tej sytuacji tego lęku, jak się tak zacięło. Też bardzo mocno wciągnęło, no wiadomo, że dużo kurzu jest w dywanie, jakby tam nie było odkurzane, nie? I dwie rzeczy się stały. Lęk się pojawił u tego dziecka i jakaś choroba związana z oddychaniem, że coś tam zostało
uszkodzone, to dziecko ma jakąś astmę czy coś tam. I teraz warto by było do tej sytuacji wrócić głową, że takie coś miało miejsce i powiedzieć: wybaczam tym ludziom, mimo że to nieświadomie oczywiście zrobił, ale wybaczam sobie tą zabawę i że ogłaszam, że od dzisiaj to nie ma już władzy nad moim życiem i nad moim zdrowiem. I nakazuję, by duch lęku i duchy odpowiedzialne za moją chorobę odeszły precz. Amen. Też Bóg mi pokazuje osobę, która bardzo skrupulatnie zawsze przygotowuje się do sakramentu pojednania i sobie nawet spisujesz swoje grzechy, przewinienia, wszystko tam jest na tej kartce, ale to po jakimś czasie, odkąd od pierwszego razu, kiedy to było robione, doprowadziło do takiego skrupulanstwa i takiego patrzenia też właśnie na siebie. I jakby nie ma w twoim wnętrzu tego przyjmowania takiej Bożej miłości, że jakby taka skrupulatność doprowadziła do tego, że ty nie widzisz, że Bóg ciebie kocha, że te słabości, które się pojawiają, że Bóg ciebie kocha, Bóg tego grzechu nie, ale ciebie, że to skrupulactwo doprowadziło też właśnie do tego, że ciągle się obwiniasz i Pan przychodzi do ciebie z takim oczyszczeniem, bo cały czas widziałam w początku taką pustą kartkę i nie wiedziałam, o co chodzi z tą pustą, z zeszytu. To jest kartka zeszytu w linie, takie te szerokie linie. I ona jest taka pusta, bo właśnie cię też od tego uwalnia, od tego skrupulactwa, by przyjmować właśnie Jego miłość w to miejsce, by doświadczać tego dobra, nawet właśnie tego, który dzisiaj płynie z tego słowa. Chwała Ci, Panie. Chwała Panie. No i jeszcze kogoś Bóg ze skazy białkowej uzdrawia. Bądź Panie błogosławiony. Chwała Tobie, Panie. Amen. I chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Amen. Bożego pięknego dnia Wam życzymy. Z Bogiem. Pa. Wspaniałego Boga uwielbiam, widząc Twoją twarz, napełniam się Twoim blaskiem, stojąc przed Twoim tronem.